Cześć, z tej strony Przemek Sierakowski, a to kolejna strefa kibica solo. W sobotę widzieliśmy się po spotkaniu zwycięskim przez Polaków, dzisiaj remis, a myślę, że remis, z którego trzeba być zadowolonym. Po pierwsze, to spotkanie ze Szkocją było bardzo trudne dla Polaków. Ja śmiem twierdzić, że nawet troszeczkę trudniejsze niż spotkanie z Niemcami. Przede wszystkim ze względu na charakter tego spotkania. Tam my byliśmy zespołem, który nic nie musiał, to Niemcy musieli wygrać, a dzisiaj to od nas oczekiwano więcej. Na starcie na pewno wypada podkreślić to, że przede wszystkim Polakom należą się dzisiaj brawa za walkę. Nie do końca po raz kolejny, nie dziś zresztą wiadomo, że umiejętnościami czasami odstajemy, ale dzisiaj po raz kolejny nie zabrakło walki, nie zabrakło charakteru. To jest coś, czego wcześniej w barwach naszej reprezentacji, w szeregach naszej reprezentacji zobaczyć nie można było. Teraz ta drużyna ma ducha walki, walczy do samego końca. Dlatego, między innymi dlatego zremisowaliśmy 2-2, bo przecież spotkanie było praktycznie przegrane. No i nawet była szansa na to, żeby wyjść na prowadzenie. W mojej opinii remis wziął się stąd, że trener Nawałka zdecydował się wprowadzić na boisko Sebastiana Mille, który zamienił bezbarwnego Waldemara Sobotę. Mila swoim wejściem dał wiarę zespołowi, pociągnął kilka fajnych rajdów lewym skrzydłem oraz środkiem boiska. To naprawdę uskrzydliło troszeczkę Polaków i faktycznie cała drużyna uwierzyła w to, że można doprowadzić do remisu. No i co tu dużo mówić, dla mnie Mila to najlepszy piłkarz spotkania, mimo że grał chyba tylko 20 minut. No i rajd w stylu Messiego, chapeau bas Sebastian Mila, naprawdę. Co do tej samej taktyki w tym dzisiejszym spotkaniu, tak jak mówiłem w ostatnim filmie, ten mecz zupełnie inaczej taktycznie musiał być rozłożony przez Polaków. Na początku troszeczkę nie wyglądało to tak jak trzeba. Jeżeli chodzi o taktykę Szkotów, to przede wszystkim w oczy rzucało się to, że Szkoci postanowili wyłączyć z gry Grzegorza Krychowiaka, co było widać, że w trakcie spotkania, że Grzegorz po prostu był kryty, miał tak zwany plaster na sobie, nie mógł pograć, nie mógł rozegrać piłki. Dlatego też często rozgrywać musiał Łukasz Szukała piłkę i tutaj w konsultacjach z Rafałem uznaliśmy, że nasz środkowy obrońca mógł po prostu skupić się na dokładnym dograniu piłki w okolice linii napastników, a ten skupiał się po prostu na wymachiwaniu rękoma, tracił niepotrzebną energię. Myślę, że zawodnicy wiedzieli, co robią źle. I takie machanie rękoma nic nie daje. Lepiej skupić się na sobie i robić po prostu swoją robotę. A co do drugiego straconego gola, Rafał twierdził, że to całkowita wina Łukasza Piszczka. Ja tutaj troszeczkę bym go bronił, bo gdzieś tam w powtórce na przebitkach zauważyłem, że Łukasz Szukała po prostu pobiegł do przodu i odpuścił krycie, nie dając sygnału Piszczkowi. Ale też coś w tym jest, w tym twierdzeniu Rafała, bo już te przebłyski gubienia krycia przez Piszczka były widać w meczu z Niemcami. Tam na szczęście się upiekło, Niemcy nie zdobyli bramki, chociaż sytuacje były, a tutaj no niestety padły gole. Wspominałem już o Waldku Sobocie, teraz jeszcze jedno słowo, bardzo krótko, bo naprawdę szkoda czasu. W mojej skromnej opinii więcej zagrożenia przez 20 minut stworzył Sebastian Mila niż Waldemar Sobota przez cały swój pobyt w pierwszej i w drugiej połowie. Jak dla mnie, myślę dla wielu z Was, to był najgorszy występ tego pomocnika w reprezentacji. Myślę, że najgorszy, jeżeli byłaby taka klasyfikacja najgorszego spotkania, najgorszego piłkarza meczu, to Waldemar Sobota byłby jednym z kandydatów. Jeszcze szybciutko, no, krótkie słowo o samym Lewandowskim. Dzisiaj Robert nie miał życia, co pokazała już pierwsza połowa i ta sytuacja, którą teraz obserwujecie i widzicie dokładnie, jak w tempo i jak czysto zagrał Szkot w tej sytuacji. Dla mnie sam zamiar na czerwoną kartkę, oczywiście można było pokazać też żółtą, albo tak jak arbitr z Hiszpanii, po prostu nie pokazać nic. Przedostatni punkt, o którym warto wspomnieć, to postawa Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka. Krychowiak po raz kolejny bardzo solidny w obronie, Kamil Glik również. Stwierdziłem, że na sam koniec warto wspomnieć o arbitrze. Dzisiejszy mecz prowadził sędzia z Hiszpanii, Alberto Undiano Mayenko. Sędzia w Hiszpanii znany z tego, że jest bardzo skrupulatny i bardzo często potrafi pokazać żółtą kartkę. No w dzisiejszym spotkaniu jakby ten kartonik troszeczkę mu tam za głęboko siedział w tej kieszonce, bo z tego co pamiętam na gorąco to chyba tylko kilka, może dwie czy trzy żółte kartki pokazał w tym spotkaniu. W meczach Ligi Hiszpańskiej pokazuje ich znacznie więcej, tym bardziej, że jakby gra nie była wcale taka delikatna, dużo ostrych przewinień,
gdyby arbiter stemperował piłkarzy na samym początku tego meczu, to na pewno kolejne minuty ubywałyby w nieco łagodniejszej atmosferze. Teraz szybka akcja ze strefą kibica. Przed meczem poprosiłem was, abyście w komentarzach do postu na naszym Facebooku napisali swój komentarz a propos tego spotkania. Oto najciekawsze komentarze. Ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków strefy kibica. Do usłyszenia. Przemysław Sierakowski, a gdzieś tam daleko z domu i Rafał Kuliga. Pozdrawiamy, do zobaczenia, cześć.